Witajcie. Janna Hoy z tej strony. Chyba źle postawiłam tą kamerę. Dzisiaj będę mówić o złotych zasadach samotnej matki. Podejrzewam, że nie tylko dla samotnej matki te zasady są złote. Ale okej, przedstawię moje. Mówiłam wcześniej o sposobach zorganizowania się w życiu i to jest taki trochę ciąg dalszy albo podsumowanie. Po pierwsze, ustalić priorytety. Po drugie, nie będę tego wszystkiego dokładnie rozwijać, bo zasadniczo odsyłam do filmu o organizacji sobie życia. Niektóre rzeczy wydają mi się jasne. Ustalić priorytety życiowe po prostu. Co jest ważne, co jest ważniejsze. Po drugie, ustalić, co tak naprawdę lubimy robić, jak naprawdę chcemy pracować, jak żyć, bo jak się człowiek staje samotną matką, to ma tak naprawdę wiele opcji. Wydaje się, że to jest uliczka ślepa albo bez wyjścia sytuacja, ale tak naprawdę ma się jakieś opcje. Ustalić, co chce się robić, jak chce się pracować, jak chce się żyć. I ja w tym momencie pokażę... Ja jestem pedantką. Zapewne jestem pedantką. Wszystko doprowadzam trochę do skrajności. Tak nie trzeba robić, ale mi te rzeczy pomagają, więc możecie wykorzystać którąś z tych informacji. Ja prowadzę, lubię pisać. Jestem niespełnioną trochę pisarką, może kiedyś się to spełnię, przyjdzie czas. W każdym razie prowadzę dzienniki i foldery, które mi pomagają. Mam taką księgę, to jest księga światła i miłości. Tutaj piszę różne rytuały ochronne, różne zasady, rysunki, zapisuję ważne rzeczy, recepty. Tutaj zapisuję sny. Tak, zapisuję sny. Potem się zastanawiam, co mi się dlaczego śniło, co to za jakiś problem czy trauma. To jest mój dziennik aktualny, ale ponieważ zapisuję tu również plany tych filmów, no to one się szybko bardzo ostatnio kończą. Zawsze jest jakiś dziennik. Oprócz tego mam foldery. Jeden folder to jest taki folder trochę przeszłości. Mam tutaj wszystkie swoje, znaczy nie wszystkie, no ale jakieś tam świadectwa, dyplomy. Czasami jak mi siada motywacja i samoocena i poczucie wartości, to przeglądam, żeby widzieć tak naprawdę, ile już osiągnęłam. A tu na początku mam zapisane elementy sukcesu, co się składa na elementy sukcesu moim zdaniem. To jeden folder. Inny folder, tutaj są różne rzeczy, których się uczę, jakieś tam koncepcje ezoteryczne, jakieś inne wiedza generalnie, ale oprócz tego są tutaj również cele miesięczne, na przykład tu są na wrzesień, nie będę Wam tego dokładnie pokazywać, każdy ma inne, oraz cele roczne, co później piszę w styczniu i co miesiąc piszę cele. Jest ich zwykle różnie, może być kilka, może być 10, a tutaj akurat było 14. Celów. Ale o celach mu powiem może kiedy indziej. To nie jest ten temat, nie ten film. No i folder chyba, z którego korzystam najczęściej, mój czerwony folder z tym, z taką rączką, która stała się właściwie moim trochę logo, właściwie takim wizerunkiem na YouTubie i tak dalej. I napisałam tu taki tekst kiedyś. Kobieto, siostro, masz w sobie ogień, rozpal go. Nie pozwól, by ktoś go zgasił. To nie pozwól jest najważniejsze. I tutaj jest na przykład moja wizja życia, czego ja chcę, moi sojuszniczy, jakiś kolaż, który zrobiłam, jakieś testy personalne, różne koncepcje, to czego dowiedziałam się o sobie. Ja jako osoba, kim jestem, czego chcę, co lubię, numerologiczne portrety, moje i moich bliskich, elementy terapii wewnętrznego dziecka, metody jakieś, które odkryłam, wszystko o aniołach,
I to jest mój folder, tak? To jest, to było dla mnie ten etap mojej podróży, mojego życia, to było to ustalić, czego ja chcę w życiu, kim jestem naprawdę, na tym etapie też życia, tak? Czego chcę i kim jestem, jak ja się odnajduję w tym życiu i co mam przed sobą, tak? Czy to są moje foldery takiego rozwoju osobistego, też trochę przeszłości i przyszłości. No i to jest dzienniki. I to jest jedna z moich złotych zasad, tak? Czyli wiedzieć, czego się chce. Trzecie, tak na bieżąco ustalić grafik funkcjonowania w ciągu tygodnia. W roku szkolnym, no nie ma żadnego grafiku w ciągu wakacji, ale zawsze są, mimo wszystko i w wakacje, i w roku, listy, to do, ja to nazywam, czyli do zrobienia, co masz, co mam. I te rzeczy wiszą, grafik na lodówce, natomiast te listy, inne rzeczy, bilanse i tak dalej, mam bardzo dokładnie rozpisane, również rachunki, płatności, długi, jakieś takie bieżące rzeczy, bilans cały, tak, ile powinnam zarabiać, ile wydaję, dokładnie, bardzo szczegółowo. Mam to wypisane w tabelkach. To wszystko jest nad moim biurkiem. Czwarte, ustalić obowiązki dzieci. Bo co ja mam robić, to ja wiem, tak? Wiem, co jest do zrobienia. Ustaliłam to w priorytetach. Ale ustalić obowiązki dzieci. Najmłodsze dziecko oczywiście nie ma obowiązków, ten dwulatek, dwójkulatek, ale go wdrażam do tego, żeby sprzątał sam po sobie zabawki na przykład, robię to z nim, albo te ostatnie to już tylko pokazuję i on to robi. Obowiązki dzieci, a dziewięciolatek jak najbardziej ma obowiązki. I jeżeli wykonuję je chętnie, jeżeli sam o tym pamiętam, ja nie muszę przypominać, to jest poza mną, to dostaję za to kieszonkowe. Ale jeżeli jakby i tak musi to zrobić, nawet jeżeli nie robi tego chętnie, tak. A jeżeli robi to z małudzeniem, no to kieszonkowego nie dostaje. Piąte. Nie porównywać się do nikogo. Jest mi gorzej, jest mi lepiej. Mam taką ostatnią tendencję. Zastanawiam się, czemu na przykład mało kto mnie słucha w tych filmach. Nie wiem. Właściwie tego nie odkryłam. Ale ponieważ mam taką potrzebę mówienia, to mówię. Nie porównywać się z nikim. Szóste. Nie starać się być idealną na każdym polu, bo się nie da, a właściwie już na żadnym polu nie staram się być idealną, tylko dopóki pcha mnie jakaś pasja czy jakiś drive taki, to to coś robię. Jeżeli przestaję to czuć, to przestaję robić po prostu. Zawsze to miałam w życiu. I tak było na przykład, jeżeli chodzi o różne prace. To się w pewnym momencie wypalało, jeżeli było tylko na dany etap, albo było nie moje. Nie porównywać się, nie starać się być idealną. Siódme. Nie mówić, mogło być lepiej. Niczemu to nie służy. Ósme. Nie oceniać się. W sensie sama ocena, ok, jest potrzebna i jakby co mi się nie udało, taka analiza to robię w dzienniku, albo po prostu o tym myślę, ale nie oceniać się w sensie dobrze, źle, do kitu to zrobiłam i tak dalej. Bez jakiegoś samobiczowania się. Dziewiąte. Są rzeczy ważniejsze i mniej ważne. Właściwie to jest to, co mówiłam w priorytetach na początku. Dziesiąte. Uciąć. Do tego doszłam, to jakby życiowo, tak? Uciąć wszelkie pożeracze czasu, bo czas jest najcenniejszym dobrem właściwie, jakie mamy. Czas to pieniądz, tak? Ale czas to również przekłada się na relacje, na ludzi, rodzinę. Uciąć. Nie mam żadnych powiadomień w telefonie, praktycznie bardzo rzadko korzystam z internetu w telefonie nawet. Jeżeli korzystam, to wtedy, kiedy jestem gdzieś w mieście i potrzebuję zajrzeć do jakiejś mapki czy coś, to włączam wtedy mam usługę telefoniczną internetu oczywiście. Natomiast w domu praktycznie w ogóle nie korzystamy z Wi-Fi, a to z innych powodów zdrowotnych. A poza tym mam taki dosyć stary telefon, ok, Xperia, ale jest dosyć stary.
chyba nieaktualizowane, bo nie umiem tego robić, nie chcę mi się na razie płacić za to. Więc jak włączam internet, to trochę to trwa, zanim te wszystkie aktualizacje się zrobią, to zresztą nie lubię. I po prostu tego nie robię. Zazwyczaj tego nie robię. Tylko kiedy muszę. Żadnych powiadomień, jest komputer, korzystam z komputera, zlikwidowałam telewizję. Staram się, żeby nic mnie nie odstraszało. Często mam w ogóle wyciszony telefon. Jak gdzieś wychodzę z dziećmi, często w ogóle nie biorę telefonu. Czas jest cenny, cenny na relacje zwłaszcza. Aczkolwiek zawsze odzwaniam, jak ktoś do mnie dzwoni. Zawsze. Jedenaście. Mamy taką grę domową z dziećmi i grę językową i korzystam z trochę, nie za dużo, bo nie mam też tak naprawdę na to weny ani czasu, z metody Domana z czytania z małym. Przy starszym tego nie wiedziałam. I stawiam bardzo na rozwój prawej półkuli, czyli na muzykę. No chciałabym, żeby młodszy i starszy znowu wrócili do uczenia się gry na instrumencie, ale na razie to jest taka muzyka w domu. W każdym razie absolutnie, właściwie jestem o tym przekonana, ale to jeszcze się jakby potwierdzi przy tym drugim dziecku, jak ono dojdzie do okresu szkolnego, wieku szkolnego. W każdym razie wtedy, kiedy się stymuluje obie półkule, ale zwłaszcza prawą, i od początku jest to stymulacja i jest kontakt z językami, czyli właściwie też z tekstem. Jest dużo czytania książek, oglądania książek, pokazywania, u mnie są fiszki, tak, czy nalepki wiszą, teraz nawet mniej, ale wcześniej wisiały nawet Domana takie te teksty. Dziecko jest na to wystawione, ma kontakt z książkami, z pisaniem, z czytaniem, w sensie czyta mu się i ogląda książki i ma kontakt z muzyką, to bardzo wcześnie wchodzi w ten etap uczenia się języka, w sensie własnego języka i obcego języka, ale chodzi mi o czytanie i pisanie i ogólnie potem łatwość uczenia się. Dlaczego to robię? No po prostu dlatego, żeby ten mózg stymulować i żeby potem było łatwiej i żeby oszczędzić sobie czasu i pieniędzy, ale głównie czasu, tak? Bo musiałabym to dziecko potem specyficznie jakby uczyć, specjalnie gdyby ono nie było wystawione na te wszystkie bodźce, specjalnie go uczyć na przykład czytać, bo niestety nie jesteśmy w pełnym homeschoolingu, typu nie ma egzaminów. Są egzaminy, dlatego dziecko musi umieć czytać do pewnego etapu, tak? Tak jak w Ameryce, nie musi, może mieć 12 lat i dopiero nauczyć się czytać. Tak bywa, naprawdę. Słuchałam takich wypowiedzi. U nas tak być nie może. Właściwie do trzeciej klasy, czyli 9-letnie dziecko musi umieć czytać i pisać. I jeżeli nie było wcześniej wystawione na wielość bodźców albo było mało stymulacji. No oczywiście może go zrobić tak, że dziecko miało problemy, czy ma problemy, ale generalnie głównie chodzi o to, że nie było wystawione po prostu na wiedzę, na naukę, na książki, na literki, cyferki, to nauczy się później czytać i pisać. Nie ma takiego, kto by się nie nauczyło, jeżeli ma z tym kontakt, ale nauczy się później. A najlepiej stosować tego Domana, czy po prostu uczyć, czytać razem, nazwy ulic, zwracać uwagę na billboardy, dzieci same na to zwracają uwagę, podtrzymywać to. To jest oszczędność czasu i oszczędność pieniędzy. Ja jestem językowcem, ok, ale naprawdę to polecam rodzicom, którzy nawet nie potrafią, nie znają języka. Jeżeli wcześniej wystawią dziecko na te języki, dziecko nie będzie miało problemu z językami w szkole, samo będzie. Wystarczy mu nawet ta beznadziejna nauka w szkole państwowej. Jeżeli się trochę będzie to podtrzymywać, robi taki system gry językowej, jaki ja polecam, samodzielnie w domu. 12. Oszczędzenie czasu i pieniędzy, po raz kolejny, powtarzam, ale tutaj inny aspekt, chodzi mi tutaj bardziej o porządki, jakby
Ja to po prostu starałam się skupić jednak, wcisnąć w ten weekend, w tą jedną sobotę i jestem wtedy trochę jak taki, czasami to się rozwleka, jeżeli robi wiele rzeczy naraz, ale często jest tak, że ja po prostu potrafię bardzo szybko sprzątnąć, tak, mieszkanie. I to wcale nie jest niedokładnie, łącznie z no jakby, no, bo czas jest cenny, tak, czas jest cenny. A dodatkowo staram się jednak być świadomą tego czasu, na co ja ten czas przeznaczam, ile czasu ja chcę na to przeznaczyć i nie tracić go w taki jakiś sposób typu właśnie pół dnia spędzić na jakichś zakupach w Auchan, bo naprawdę to jest po pierwsze wystawienie na bardzo negatywną energię, zupełnie niepotrzebną. To nas by, jeżeli ktoś się nie potrafi ochronić, to totalnie bycie w takim tłumie, raz na tydzień to w ogóle, niektórzy nawet częściej chyba jeżdżą, to po prostu człowieka wypływa z energii, a dodatkowo no to naprawdę jest strata czasu. Uważam, że można i też nie uważam, że się przepłacało, jeżeli się kupuje na przykład w internecie albo chodzi do sklepów osiedlowych. Jeszcze kwestia jakby minimalizmu, to jest też inna złota zasada i to jest oszczędność jakby też pieniędzy. Ja robię właściwie tylko niezbędne zakupy. Moja lodówka najczęściej świeci pustkami, poważnie. Mam tam zazwyczaj zawykowane jedzenie, coś co zostało mi z lokalnego rolnika, na przykład część włoszczyzny. Jakieś podstawowe rzeczy typu ketchup, musztarda, często nawet tego nie ma. Jakoś jak się skończy, to tak nie biegnę razu, nie kupuję. Nigdy nie kupuję rzeczy po kilka. Korzystam z Żabki, bo mimo wszystko w pewnych rzeczach to jest dosyć dobra cena, która jest naprzeciwko mojego bloku, gdzie kupuję jakieś takie bieżące rzeczy, jajka, parówki. I tam są rzeczy nawet ekologiczne, nawet banany, jakieś tego typu rzeczy, tam są po prostu. Masło i czasami nawet tańsze niż w sklepie osiedlowym. Więc korzystam z tej Żabki, tak? Dla mnie to nie jest supermarket, to jest sieciówka, ale ona jest okej. Tak. 13. Łączę zadania, tak? Łączę, to się łączy z moim punktem 14, czyli wielofunkcyjność. Staram się, czasami przesadzam i jakby mam za dużo bodźców, ale czuję to, no jakby. Na przykład jest tak, że często robiąc coś, gotując czy sprzątając, leci coś albo muzyka, wtedy jest ok, natomiast często leci też coś, jak jest jakiś tam dzień, na przykład angielski. Słucham, bardzo często słucham jakichś wykładów, nie wiem, ostatnio Manly Hall, ale to są różne rzeczy, to są często angielski, ale to jakby to nie jest takie chit-chat, tylko jest jakby wykład dla z ezoteryki, tak? Jestem jakby do tego przygotowana, jakby przy... No mam taki nawyk słuchania, jakby w tle, słucham tego dosyć aktywnie, ale jeżeli dochodzi jakiś trzeci bodziec, na przykład ktoś nagle coś ode mnie chce, dziecko czy coś, to muszę coś wyłączyć, żeby się nastawić na to dziecko, bo jakby to wtedy czasami jest za dużo tych bodźców. No ale jeżeli dzieci się bawią gdzieś tam, albo ich po prostu nie ma, to często robię coś i w trakcie słucham. Ale właśnie często słucham nie na przykład jakiegoś radia, ale ja właściwie w ogóle nie słucham. Reklamy w ogóle, z powodu reklam i za dużej indoktrynacji nie mam telewizji i radia. Natomiast słucham właśnie tych wykładów albo muzyki. Albo takich kanałów jak mój, tak? Tylko w różnych językach. O edukacji domowej, o tematach, które mnie po prostu interesują. To wielofunkcyjność. Wielofunkcyjność też polega czasami na tym, że ja po prostu robię naraz coś tam, tak? Jednocześnie jakiś gotuję posiłek, jednocześnie sprzątam. Zwykle w tą sobotę robię właściwie wszystko naraz. Nastawiam pranie, zmywarkę, gotuję, nie wiem, wyjmuję wszystko. Wszystko naraz robię. Może sukcesywnie bardziej, ale zaczynam i potem stopniowo. To jest na zasadzie wielofunkcyjności. Tak się nauczyłam, inaczej się nie dało. Tak samo jak jakby opieka nad dziećmi, jednocześnie i praca, albo opieka nad dziećmi, jednocześnie robienie coś dla siebie.
nie wiem, ćwiczenie jogi i dziecko jest obok. Ale wielofunkcyjność to jest właściwie podstawa, tylko jakby nie należy przesadzić z zbyt dużą ilością zadań. 15. Odpuszczać i często odpuszczać, bo jakby jak jest ta dyscyplina jest dosyć silna, bo się inaczej nie da, jest bardzo dużo zadań i obowiązków, ok, ale w związku z tym wtedy, kiedy czuję, że coś jest za dużo, na przykład tak jak teraz sobota, to zamywam noc, bo nie miałam kiedy tych filmów zrobić, a chcę je zrobić. Mam coś takiego w sobie, że trochę poświęcam na to czasu, no to na przykład być może odpuszczę rano i nie wstaniemy o tej 6.30, tylko trochę później, tak? Albo wstanie, nie wiem, wstanę, żeby dziecko wstało i potem było normalnie poszło spać na drzemkę, ale na przykład się prześpię po południu, albo tak odpuszczać sobie, folgować. No ten luz musi być, bo w końcu jestem w domu, tak? I łączy się to z 16, czyli być realistką. No czasami jest tak, że coś jest niewykonalne po prostu, tak? Więc nie wiem, jeżeli niewykonalne, wolimy pojechać na wycieczkę, bo jest na przykład jeszcze piękne, nie wiem, lato albo wiosna czy coś, to po prostu jedziemy na tą wycieczkę albo do dziadków i po prostu nie sprzątam. Albo sprzątam bardzo oględnie i bardzo szybko i czegoś tam nie robię, zostaje coś mi na tydzień, gdzieś tam to robię wieczorem, albo i nie, potem mam 100 sprania, na przykład niezłożonego, ale odpuszczam, jeżeli jest coś, co jest bardziej atrakcyjne, ważne z jakiegoś tam powodu dla rodziny. 17. 17 złota zasada, poznać swoje potrzeby. To jest właściwie to na początku, a propos poznania siebie, czego się chce, co się lubi robić, to właściwie to idzie w parze, tak? No ja napisałam to tutaj, poznać swoje potrzeby, bo to mi się łączyło z tym odpuszczaniem, luzowaniem sobie, no to jakby poznać, to znaczy wyczuwać swoje potrzeby. Kiedy ja zaczynam być zmęczona? Bo ja, no właśnie, zwłaszcza jeżeli ktoś z Was jest taką osobowością jak ja, czyli jest ogniem, żywioł ognia, że są pasje, że jest bardzo, jak się w coś wchodzi, jest się pasjonatem, coś interesuje. Jakby każdy powinien odkrywać sobie pasję i żyć pasją i gdzieś tam na tym opierać swój zawód, ale nie każdy być może musi aż tak się zapalać. Ja mam tego dużo. To jest u mnie zupełnie naturalne, miałam tak od początku. Że mam wiele też ścieżek, tak? Jednocześnie wiele rzeczy mnie interesuje. Zawsze czytam kilka książek na raz, czytam je długo, nie mam czasu. Nie wiem, na przykład piszę, przychodzi mi coś do głowy, kilka pomysłów na raz, to jakby jest ten ogień, tak? Ale w związku z tym szybko się też wypalam. I dlatego, jeżeli kiedykolwiek coś zarywam, albo moje coś wchodzę, pasjonuję się czymś, to potem musi być odpoczynek. Po prostu, żebym się nie oschorowała. Ale już znam swój organizm na tyle, no i o zdrowiu mówiłam gdzie indziej, że właściwie nie choruję. To się łączy z czym? No właśnie, z zaspokajaniem tych potrzeb na bieżąco, żeby wyczuwać, kiedy organizm ma dosyć, albo kiedy ogólnie otoczeni wszyscy mamy dosyć. I to się łączy z czasem dla siebie. Z czasem dla ciebie, z luzowaniem znowu, 19 zasada i w ogóle z tą świadomością, żeby ją mieć, że jestem w domu, że nie muszę wychodzić. Mnie zawsze najbardziej męczyło właśnie to, że byłam poza domem. Jednak jestem domatorką, tak? Uwielbiam podróże, ostatnio nie mam za dużo okazji, ale dom jest dla mnie bardzo ważny. Jak muszę pracować gdzieś poza domem, to mnie to bardzo męczy. Bo nie mam tych małych momentów wyciszenia gdzieś tam w takiej przestrzeni spokojnej, w miejscu, które mnie uspokaja. Nie mam wtedy komfortu na przykład na jogę, pół godziny jogi w ciągu dnia, tak? Czy na łyk kawy, czy właśnie. Także docenić to, że się pracuje w domu i pamiętać, jak było kiedyś.
bardzo często sobie to przypominam, jak było kiedyś, a nie było fajnie. Taka praca w ciągłym stresie biegu, wyścig szczurów. Wcale, no, kiedyś pracowałam w korporacji, ale potem nawet nie. Potem nawet w tych szkołach językowych i zwykłej szkole to też był wyścig szczurów właściwie. Bieganie z wywieszonym językiem. Nie. To było straszne, nie chcę powrotu do tego. Także doceniam bycie w domu. No i mój 20-20 moja złota zasada. Zachować równowagę pomimo wszystko. W sensie to jest tak. Jest, zwłaszcza u mnie, nie każdy tak musi być, też może być flegmatykiem i być taki, nie? Może mu być łatwiej zachować tą równowagę. U mnie jest tak, że ja się wychylam jakby i pasjonuję czymś, zarywam na przykład noc, ale potem powracam do tej równowagi. Kiedyś było tak, że miałam bardzo wysokie jakby górki i bardzo wysokie spadki. Teraz staram się, żeby aż tak nie było. Lepiej siebie znam, zwłaszcza po terapii. To jest moje 20 złotych zasad. Korzystajcie. Subskrybujcie kanał. Zapraszam. No i w tej chwili się żegnam. Pa!